Jesteśmy na placu budowy zagospodarowania drugiego piętra szkoły podstawowej w Leśniewie. Roboty są już bardzo mocno zaawansowane. Mamy wydzielone już sale lekcyjne, położone instalacje elektryczne, wodociągowe, grzewcze. Cała instalacja, jeżeli chodzi o klimatyzację i wywieczniki, w trakcie realizacji są sanitariaty. Także zaawansowanie robót jest na poziomie około 60%. Jest to inwestycja współfinansowana z Polskiego Ładu w ramach inwestycji strategicznych. Całkowity koszt 7 800 000 zł. Z tego dofinansowanie z Polskiego Ładu 4 800 000. Będą tutaj sale komputerowe, sale językowe, sale do normalnych zajęć, świetlice i różnych potrzeb, które szkoła musi realizować. I też spowoduje to, że nie jest szkoła zagrożona dwuzmianowością na najbliższe lata i zdecydowanie poprawi to komfort pracy i nauki dla, przede wszystkim dla młodzieży i dla nauczycieli.